I numerek tematu. Pierwszy z brzegu. Oklepany motyw. Ja. Dobra. Jaki motyw? Ja mam tu pancie, będzie tak oklepany jak twój pysk po tej walce. I to jest proste, jak napierdalam elepetów. No mogę jechać cię tu i w sumie kurwa tak. Muszę się rozkręcić, no bo w tym momencie ja pojadę tych wszystkich męci. Jaki motyw oklepany? To są zwykłe pizdy. Tak wyglądają pizdy, co rzucają tylko populizmy. I to jest dobre, wjeżdżam tu, no bo to jest właśnie kurwa to WBW. I to jest tak, jadę właśnie tak, ty sprawdź. No bo to będzie właśnie ten dobry rap. I to jest tak, jadę weź mi salutuj. To taki pedał motyw na różowy zmienia na Facebooku. Zmiana! Czarna owca. Yo, yo. Typie, jadę cię bez wysiłku. Oklepany motyw, że nie wspomnę o jego tyłku. I dobra, weź kurwa przestań. Tu wygra jebany rozpieprzacz czy mister kurwa anoreksja? Weź się kurwa przestańcie, ja tu go rozpieprzam. On wygląda jak jakaś jebana blondyneczka. I spoko, ja tu jadę, mam tu zamułkę. I Leszczu, nie pomoże ci ten majek na koszulce. Bo i tak w sumie ciebie tu nie ma. Bo z tobie kurwa nie ma nic z rapera. Więc chciałbyś przypominać Eminema, ale nie umiesz tak jak ja tu napierdziela. Zmiana. Dobra, okej. Barkę. Przypominam Eminema. Ja Eminema jadę na bibach, bo jak patrzę na twój pysk, to mi się chce kurwa zygać. Napierdalam taktu, no bo napierdalam i teraz sprawdź już. I to jest proste, jadę, właśnie się nudzisz. Coś tam mówiłeś, że kurwa jestem gruby. I to jest proste, jadę tak na scenie, no bo napierdalam i to będzie wyzwolenie. I to jest proste, yo, jadę strasznie, będę gruby prędzej. On wygra tą walkę i to jest dalej. Jadę na wykładach, ej, kurwa uciekasz jak hada. I to jest proste, na scenach napierdalam tutaj właśnie melasz. I jeszcze jedno powiem tu na scenach. Wygrasz prędzej łona, wyślę Hadzie pocztówkę do więzienia. Wow, zmiana. Czarna owca, ostatnia odpowiedź. Dobra. Zafalowuję Eminema z jebie. Jakbym ja miał jeden strzał, to zastrzeliłbym ciebie. I to jest kurwa tyle. Ja tutaj mam tą rozkminę. Mówiłem, że jestem Eminem. I spoko, ja tu jadę dziś. Ty najlepiej bądź kurwa without me. Więc stary, ja tutaj cisnę. Nikt tego nie kuma? Widzę, że publika tu zamula. No i spoko, ja tu rozpieprzam. W sumie też bym zamulał, gdybym patrzył na takiego Leszcza. I spoko, weź się ogarnij. Nie jesteś fajny i spoko, ziomalu. A te maksy masz chyba kurwa z bazaru. Okej, do Ziri, mikrofon do Ziri. Czarna owca, Spartiak, Spartiak, czarna owca. Czy uważacie, że lepszy w tej walce był Spartiak? A może czarna owca? Jeszcze raz, Spartiak? Czy czarna owca? Co na to Ziri? Takie walki udowadniają, że czasami popełniamy błędy i tutaj oczywiście szacunek dla wszystkich MC z eliminacji, którzy nie przeszli. Ta walka zamulała dupę, więc chcielibyśmy, żebyście wy zdecydowali hałasem, kto z nich zwycięży. Teodor, dokończ. Okej. Pytamy jeszcze raz, a wy nastawiajcie ucho, bo mówicie, kto krzyczał, na kogo strzeli głośniej. Czy uważacie, że tę walkę wygrywa Spartiak? Czy może czarna owca? Jeszcze raz dla pewności. Spartiak? Czy czarna owca? Mi się bardzo walka podobała, a czarna owca zasłużenie przechodzi dalej. Czarna owca wygrywa. Tym samym kończymy pierwszą rundę.